Czytania jakie Pan Jezus przeznaczył naszej wspólnocie Prawdziwego Życia w Bogu w Lublinie, w piątek, 4 marca 2011, po odmówieniu tajemnic chwalebnych, rozważanych według modlitewnika Prawdziwego Życia w Bogu. 3. Psalm 69. P.S. 69 2. Myślnik 37 Wybaw mnie, Boże, bo woda mi sięga po szyję. Ugrzązłem w mule topieli i nie mam nigdzie oparcia. Trafiłem na wodną głębinę i nurt wody mnie porywa. Zmęczyłem się krzykiem i ochrypło mi gardło, osłabły moje oczy, gdy czekam na Boga mojego. Liczniejsi są od włosów mej głowy nienawidzący mnie bez powodu. Silni są moi wrogowie, nieprzyjaciele zakłamani. Czyż mam oddać to, czego mnie porwał? Boże, ty znasz moją głupotę i występki moje nie są zakryte przed Tobą. Niech przeze mnie nie wstydzą się ci, co tobie ufają, Panie, Boże zastępów. Niech przeze mnie się nie rumienią ci, którzy ciebie szukają, Boże Izraela. Dla ciebie bowiem znoszę urąganie i hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. Bo gorliwość o dom twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi uwłaczających tobie. Trapiłem siebie postem, a spotkałem mnie za to zniwagi. Przywdziałem wór jako szatę i pośmiewiskiem stałem się dla tamtych. Mówią o mnie siedzący w bramie i śpiewają pieśni ci, co piją sycerę. Lecz ja, o panie, ślę moją modlitwę do ciebie, w czasie łaskawości, o Boże, wysłuchaj mnie w twojej wielkiej dobroci, w zbawczej twojej wierności. Wyrwij mnie z bagna, abym nie zatonął, wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, i z wodnej głębiny. Niechaj mnie nurt wody nie porwie, niech nie pochłonie mnie głębia, niech otchłani nie zamknie nade mną swej paszczy. Wysłuchaj mnie, panie, bo twoja łaska pełna jest dobroci. Wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia. Nie kryj swego oblicza przed twoim sługą, prędko mnie wysłuchaj, bo jestem w ucisku. Zbliż się do mnie i wybaw mnie, uwolnij mnie przez wzgląd na moich wrogów. Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i mą niesławę. Wszyscy, co mnie dręczą, są przed tobą. Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło, na współczującego czekałem. Ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem. Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, pojli mnie odstem. Niech stół ich stanie się dla nich pułapką, potrzaskiem, ich biesiada ofiarna. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, spraw, by ich zawsze się chwiały. Wylej na nich swoje oburzenie, niech ich ogarnie żar twojego gniewu. Niech ich mieszkanie stanie się pustkowiem, a w ich namiotach niech braknie mieszkańców. Bo prześladowali tego, kogoś ty poraził i przyczynili bólu temu, któregoś ty zranił. Do winy ich dodaj winę, niech nie dostąpią u ciebie usprawiedliwienia. Niech zostaną wymazani z księgi żyjących i niech nie będą zapisani sprawymi. Ale ja jestem nędzny i zbolały, niech pomoc twoja, Boże, mistrze Piaśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem go wysławiać. Milsze to Bogu niźli bawu, niż cielec, co ma nawias i już po się rogi i racice. Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy, niech ożyje wasze serce, którzy szukacie Boga. Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Niechaj go chwalą niebiosa i ziemia, może i wszystko. Co w nich się porusza. Albowiem Bóg ocali Sejoni i zbuduje miasta Judy, tam będą mieszkać i mieć posiadłość, i potomstwo sług jego ją odziedziczy, a miłujące jego imię tam przebywać będę. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Orędzie Miłości, ogłoszone przez Was Sule w dniu 4 kwietnia 1997. Tom drugi, ze 89. Strona 710. 4 kwietnia 1997 roku. Kwiecie mego serca posłuchaj moich słów. Pytam cię, czy wierzysz w to, co jest zapisane w pismach? Ależ oczywiście, Panie, wierzysz, że Bóg może mówić do człowieka? Przemówiłeś do mnie i dzięki temu rozkwitłem. Jakże mogłabym nie wierzyć w to, że ty do mnie mówisz? Dziś wielu moich, w moim własnym domu, podnosi miecz przeciw mnie. Nadęci pychą mówią: My jesteśmy bogami. Uważają, że są o wiele więksi niż wszystko, co ludzie nazywają bogiem, o wiele więksi od wszystkiego, co otacza się czcią. Oni sami zasiadają na tronie w moim sanktuarium i twierdzą, że są Bogiem. Każde wypowiadane przeze mnie słowo odrzucają, lecz wielki ogień jest już gotowy ich pochłonąć, twierdzą, że pojęli tajemnicę mnie samego. Jest pośrednik przypominający człowiekowi jego rolę, litujący się nad nim. On modli się za człowieka, aby został odnowiony i by zaoszczędzona mu została odchłań. Wszystko to czyni wiele, wiele razy dla człowieka, ratując jego duszę od wiecznych płomieni i sprawiając, że nad nim jaśnieje światło życia. Sądzę, że Bóg mówi o swoim świętym Duchu. Dla ukrycia swych planów, ludzie, którzy codziennie mnie podnoszą, Spiskują w ciemnościach, aby obalić tron Piotra i uciszyć wikariusza mojego kościoła oraz wszystkich, przed którymi ujawniłem ich plany i obnażyłem ich odstępstwo. Spiskują w ciemnościach, aby zmusić mnie do milczenia, mówią kto nas zobaczy, kto nas rozpozna. Pokorni jednak cieszą się słysząc i rozpoznając mój głos. Ubodzy unoszą się radością w mojej obecności. Składane mi obecnie przez nich ofiary są szyderstwem, stali się naprawdę przedmiotem wstydu na moich dziedzińcach. Ci złoczyńcy rozmyślają w moim domu nad tym, jak uciszyć mój głos. Będą próbować narzucić wam wszystkim nakaz potępienia wspaniałych dzieł mądrości, ponieważ zaś to dzieło mądrości jest wzniesione bardzo wysoko, jak promienny sztandar i ukazuje ich niegodziwość, stało się ich pierwszym celem. Moje najpiękniejsze dziedzictwo stało się jak niewiasta zdradzająca swego umiłowanego. A tobie, której ucho otwarłem, abyś słyszała i stała się moją uczennicą, mówię: nie bój się, tęsknij za mną jak nigdy dotąd. Niech tęsknota stanie się Twoim słodkim upojeniem, bo będzie słodsza od wina. Pójdź za mną, abyś na koniec dostąpiła poznania Boga i Jego mądrości. Z całego serca pragnij mnie, tak jak sierota pragnie rodziców. Pragnij mnie całym sercem. Niech nasza trójjedyna obecność stanie się Twoją jedyną rozkoszą na ziemi i w niebie. Niech stanie się radością dla Ciebie przebywanie blisko nas, którzy Cię poślubiliśmy w naszej świętości, dla naszej chwały i dla Twego uświęcenia. Mój Boże, mój Boże, teraz jest czas działania, bo Twoje prawo jest gwałcone i zło przybiera na sile w Twoim domu. Sądzę, że ohyda się rozszerza. Jesteśmy zalewani jakby przez rzeki zatapiające brzegi. Boże, Trójjedyny i zapewniające nam powodzenie, przyjdź nam z pomocą. Wypełnię moją obietnicę, i wasz smutek oraz niepokój osiągnie kres. Powiedz moim synom i córkom, że mój głos wkrótce zabrzmi z wysoka i zadrżą fundamenty gór. Ci kupczący w moim kościele, Teraz z bliska osaczają tego, którego umieściłem na katedrze Piotra, i ich oczy widzą go powalonego. Podobni są do lwa, niecierpliwego, by rozszarpać na kawałki. Są jak młody lew, czający się w swej kryjówce. Obserwuję właśnie tych, którzy chcą uciszyć mój głos. Każdy ich ruch i każde ich posunięcie. Budzi we mnie odrazę. Obserwuję też mojego wiernego sługę, którego wargi szepczą bez końca błogosławieństwa dla swoich prześladowców. Słyszę, co mówi, gdy zadają mu cios w plecy. Pan mówi o papieżu Janie Pawle II i dał mi nagle usłyszeć różne modlitwy papieża. W twej miłości, mój odkupicielu, Wysłuchaj mojego błagania, zbliżają się moi okrutni prześladowcy, jakże są oddaleni od Twego prawa. Oto ja wstaję przed świtem, by wołać o Twoją pomoc. Salve Regina, przyjdź nam z pomocą. Miserere, przyjdź nam z pomocą. O Boże, stróżu dusz, pośpiesz nam na pomoc. Madre de Dios, Oblubienico Ducha Świętego, oby moje wołanie doszło do Ciebie i poruszyło Twe matczyne serce. O Najczystsza, mieszkająca z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, niebieski tronie Boga, przyczyń się za mną i sprowadź na nas powszechny pokój. Miej litość nad nami, ulituj się nad Twymi dziećmi, Otwieram usta wzdychając z nadzieją, że aby nas ochronić, rozciągniesz swój płaszcz nad cierpiącymi, nad pogrążonymi w nędzy, nad biednymi i opuszczonymi. Udzielasz nam promieni światłości i nadziei, i moje cierpienie się zmniejsza. Uspokajam się jak małe dziecko przy matce. Chronię się i moją ufność składam w Tobie. Niebieski tronie najświętszej trójcy, pośredniczko wszelkich łask, ocal nas od gwałtownych zalewów grzechem, pomnóż swe łaski, i zwróć serca rodziców ku dzieciom, a serca dzieci ku ich rodzicom. O Matko Bożej miłości, proszę Twe królewskie serce, zawsze pełne łaskawości i dobroci, aby wspomniało o mnie przed Ojcem. Nie ma w tym żadnej mojej zasługi, lecz to Ty, moja poręczycielko, w Twojej kochającej czułości ocaliłaś mi życie tamtego dnia, abym pasł baranki mi powierzone. Pełne cnót, dziewicze serce Maryi, ulituj się nad Twymi dziećmi i otwórz bramy swego serca wygnańcom, oświetlając nas wszystkich Twym światłem. Matko uczniów, Matko zwycięstwa, matko niezrównanego odkupienia, matko proroków i charyzmatów, matko prawdziwego winnego krzewu, niech dosięgną Twego matczynego serca, moje błagania w Twojej miłości wysłuchaj moje wołanie, mój Boże, stróżu dusz, w Tobie pokładam mą ufność. O Boże, jakże kocham Twe prawo. Amen. Zatem przerwij Twe milczenie, Panie, zwróć swe ucho ku Jego modlitwom i posłuchaj, co mówi. Ześlij z wysoka tę żywą wodę, aby nas obmyła i oczyściła. Nadejdzie jutrzenka po tej dłużącej się nocy. Wasulo, moja przyjaciółko, i zabłyśnie chwała naszej trójjedynej świętości. Tego samego dnia, 4 kwietnia 1997 roku, zwróciła się do mnie Matka Najświętsza, powiedziała, Ja, wasza święta matka, pozdrawiam Ciebie, Wasulo. Tak, nasze serca w swym tryumfie zabłysną nad ludzkością, bardziej olśniewając promieniowaniem niż wszystkie konstelacje razem wzięte. Bardziej jaśniejące niż tysiąc słońc. Ludzie, którzy od lat kroczyli w ciemnościach, ujrzą z niebios wielką światłość. Nad tymi, którzy mieszkali w krainie cienia, zabłyśnie światło. Wielu z was, małe dzieci, czeka na znaki zewnętrzne, na nadzwyczajne zjawiska i cuda zewnętrzne. Wielu z was zwraca wzrok ku górze, Badając niebo, mój syn Jezus jednak ostrzegł was przed szukaniem znaków zewnętrznych, macie szukać we własnym wnętrzu tego, co jest rzeczywiste i boskie. Wielu z was oczyma czyta i czyta to prorockie objawienie, nigdy jednak nic nie widząc. Gdy bowiem czytacie, robicie to w jednym celu, chcecie znaleźć niezwykłe znaki lub pouczenia, o nadzwyczajnych wydarzeniach i cudach. Tymczasem powinniście przyzywać Ducha Świętego, aby was wyposażył w ducha rozeznania i dostrzegania, aby wam pomógł wniknąć w tajemnicę Chrystusa i w tajemnicę Jego zmartwychwstania oraz pozwolił waszej duszy czynić duchowe postępy dla osiągnięcia Ziemi obiecanej. Jeśli nadal będziecie w taki sposób traktować Jego myśl i serce, moje biedne dzieci, to w dniu gdy znajdziecie się twarzą w twarz z Waszym Stwórcą, staniecie przed Jego tronem z pustymi rękoma, bo Wasza dusza będzie wciąż pustkowiem, wyjałowioną ziemią, pustynią. Jeśli jednak wnikniecie prawym sercem, w tajemnice ujawniane Wam przez nas w tych orędziach, Zaczniecie rozumieć, że każde dzieło, jakiego Bóg dokonuje, pełne jest chwały i dostojeństwa. Swym majestatem on ozdabia duszę i przemienia ją, aby weszła do jego królestwa i do nieba. Ten cud będziecie wspominać, gdyż ujrzycie Jego chwałę. Gdy Bóg zapewni swój niebieski pokarm wygłodzonym i tym, którzy się go boją, aby i oni mogli odziedziczyć i być dziedzicami jego królestwa i aby byli wierni i doskonali, będziecie wspominać także to nadzwyczajne wydarzenie, rozpoznacie jego błogosławieństwo i będziecie je nosić na szyi jak się nosi ozdobny wieniec. Dzieła jego mądrości są jak nieskończone morze, jaśniejące jak tysiąc słońc. Dzieła te oświetlą wasze dusze promieniami, aby owoc waszych warg wzrósł i aby każde słowo wypowiedziane waszymi ustami było jak ogień pochłaniający, oczyszczający tę ziemię. Wtedy, od tego dnia, od tej nocy, już nie przestaniecie śpiewać hymnów dla Amen za obfitość jego dobroci, jego cierpliwości i wyrozumiałości. Jaką miał wobec Was przez wszystkie te lata Waszej pustyni. Każdego dnia życia dusze Wasze wspominać będą te cudowności, nadzwyczajne zjawiska i znaki. W Waszym nawróceniu, moje dzieci, odkryjecie rzeczywistą chwałę Boga, który mieszka i jaśnieje w Was. Odsłońcie Wasze oczy, aby ujrzały, że Wasz stwórca żyje także w Was, ten, który ogarnia was swą miłością, wasz Stwórca jest równocześnie waszym małżonkiem, bo On jest głową każdego stworzenia. Módlcie się moje dzieci, za tych, których serca są oddalone od Boga. Wielu mówi, jedzmy dziś i pijmy, bo jutro pomrzemy, chodźmy, cieszmy się teraz dopóki żyjemy, życie nasze mija jak obłok. Dni nasze tutaj są policzone i mijają jak cień, zatem ucztujmy. I nadal okrywają hańbą siebie i obraz Boży, zanurzając się coraz bardziej w grzechu, nieświadomi, że bardziej są umarli niż żyjący. Ach tak wielu z nich wprowadziły w błąd własne zarozumiałe mniemania i fałszywe opinie zniekształciły ich myśli. Mój syn Jezus Chrystus, odkupiciel ludzkości, ma moc ocalić każdego, Ojciec bowiem, wasz Stwórca, dał mu władzę nad całą ludzkością. Dziś dokonuje on tak wielu znaków i cudów, jak w żadnym innym czasie w historii. Bóg pochyla się z niebios nad wami, moje dzieci. Wasz król Jezus odłożył na bok koronę. I stąpił ze swego chwalebnego tronu, aby was dosięgnąć. Ten król, który zasiadał na swym królewskim tronie, odziany w straszliwą wspaniałość, bardziej jaśniejący w swej chwale niż złoto i drogocenne kamienie, podniósł twarz pełną życzliwości i ognia, spojrzał w majestacie na licznych otaczających go aniołów. Popatrzył na swoich świętych i na cały dwór niebieski i rzekł, mając serce rozpalone miłością. Postanowiłem otworzyć moje niebieskie spichlerze i wylać na to pokolenie moją ukrytą mannę, skarb zachowany dla tych czasów, w których świat ostygnie i w obojętności serc oddali się od miłości Boga. Niech będzie wiadomym, że bezbożni zostaną nakarmieni z tych spichlerzy. Ja sam pójdę do nich ze słowami pociechy i zatroszczę się o ubogich, nędzy ukażę moją wielką miłość i uzdrowię ich rany, sam do nich przemówię i powiem im że jestem ich bratem i boskim przyjacielem, który może ich na powrót doprowadzić do przebóstwienia rozgoryczeni swym zniewoleniem, jeden po drugim zadadzą sobie pytanie. Jak to się stało, że zostałem zaliczony do dzieci Najwyższego? Ja, który jestem robakiem robactwa, robakiem pośród robaków? Jakże ten Bóg, najchwalebniejszy, mógł spojrzeć na mnie dwa razy i wyznaczyć mi miejsce wśród swoich świętych? Jakże to godne chwały słońce, może wstawać i świecić również nad nami. Nie, robaczku, nie, nie umrzesz. Twój król nie pozwoli ci umrzeć. Moimi rękoma cię ocalę, robaczku, i przybędę ci na pomoc, abyś i ty był zdolny ukazać się pewnego dnia na moich dziedzińcach. Przemienię wasze poniżenie w świętowanie. Teraz bowiem wasz król jest blisko was. Wasze święto zamieni się w raj, w chwalebne niebo, aby mnie w mojej wspaniałości otoczyło uwielbienie i chwała. W tym niebie odtąd będziecie mnie przyzywać i szukać moich dróg, aby żyć. Moje wszechmocne tchnienie napełni was wonią, nikt nie zna wszystkich cudowności, które są w niebiosach. Nikt nie wie, w jakim stopniu mogę dać poznać moją wolę na ziemi, tak jak jest znana w niebie. Aby cię wynieść, robaczku, czy jesteś ważny, czy zwykły, bogaty lub ubogi, otworzę moje wargi i z moich ust spłynie na ciebie, robaczku, moje delikatne namaszczenie. Ono namaści każdego z Was. Tak, przybędę ich uwolnić. Teraz przemówił do mnie Bóg. Dla zachęty ukażę im moje cudowne dzieła, przypominając im ich dziedzictwo, ofiarowując moje królestwo, w mojej nieskończonej łagodności, pochylę się z niebios i moim złotym berłem podniosę ich, zaledwie narodzonych, aby szli za mną po moich śladach. Wielu spojrzy, nie rozumiejąc mojego wyboru, tej łaski i tego miłosierdzia będą mogli dostąpić również ci, którzy niegdyś przestali istnieć. Stąpię do nich i pójdę daleko, aż na krańce najbardziej odległe i spotkam się z nimi. Oni zaś wychwalać będą moją miłość bardziej niż wino, mówiąc do mnie, jakie to słuszne, miłować Ciebie, Panie Wszechświata. Wtedy On, Znowu zwróciła się do mnie matka najświętsza, kontynuując swoją myśl. Wtedy on, pełen życzliwości, podniesie prawicę i udzieli ziemi błogosławieństwa. Córko, wykonuj to, co Bóg ci zlecił. Widzisz, że twoje oczy błyszczą o wiele silniej teraz, gdy zjadłaś ten plaster miodu, napełnij usta olejem i idź z moimi błogosławieństwami. Ja jestem z tobą.